Witajcie, kochani, zobaczcie, jak super wygląda w tym świetle. A dlaczego? Bo jest po prostu tak piękne światło, czy wy to widzicie? A patrzcie dlaczego. Wszędzie leży śnieg dookoła i po prostu jest tak biało, on tak ładnie odbija kolor i w ogóle. A, zapomniałem. Cześć, tu Roman, jak się macie? Mam nadzieję, że... dobrze. All I want for Christmas is... Doman. Ja wstałem, umyłem się, jeszcze mam trochę mokre włosy i muszę lecieć do Kacpra, więc się zbieram. Jest super świąteczny poranek, mamy śnieżno za oknem. Choineczka, Jezu, się trzęsie, choineczka się świeci. Więc tak. Vlogmas 17. Zobaczcie, jeszcze przyszedł w ogóle zlew do nowego mieszkania, więc później go zawieziemy i wam go może pokażę, jak otworzę, bo sam jestem ciekawy, jak wygląda na żywo. Trochę przez to, że miałem bardzo dużo pracy i mało czasu, jakoś tak nie fajnie było. A teraz jak jest też dużo śniegu, jest choinka, to już jest tak zajebiście, chce mi się żyć, jest świątecznie i w ogóle super. Jesteśmy teraz w miejscu z jedzeniem i zamówiłem sobie oczywiście tajło, moje ulubione. I to, co też musiał akurat teraz nagrywać vloga. A ja zamówiłem sobie fish and burger. On sobie zamówił krakowską suszoną. Kakol ma już swoje jedzenie. Takie deep mango było. Opowiada mi o pysznym jedzeniu, jakie zamówił. A tu ma pieczony kutas. Chcemy sobie czasami usmażyć kutasa. Czyjegoś. Dobra, patrzcie, przyszło moje jedzonko pyszne. I jem teraz, Kacper też je i lecimy do kina. Słuchajcie, byliśmy w kinie. I pokażę wam teraz story, które nagrałem i wam tu wstawię. Po prostu już cały film był strasznie taki, że chciał się płakać. Dobry film. Mówię, że był strasznie i nie dokończyłem. Ale po prostu końcówka była taka, że ja robię to. Piszę na kasę, kasę. Hit. No. Słuchajcie, jesteśmy już w Arkadii. Kacper oczywiście lata z telefonem jak po. Idziemy znaleźć prezenty i ja muszę kupić. Idziemy znaleźć prezenty dla siebie i papier toaletowy, żeby je spakować. Jesteśmy w Arkadii, przejechaliśmy, nie wiem czy mówiłem. Chodzę po całej galerii i nigdzie nie mogę znaleźć papieru do pakowania, takiego jak chcę, zwykłego, jasnego, brązowego. I chyba właśnie znalazłem i tam pędzę. Wyszliśmy już z Arkadii i jedziemy teraz do Kaki, bo on mówi, że o, musisz mi założyć lampeczki. Jadę, załóżmy lampeczki na suteczki. Żart, tam nie będzie żadnych lampek. Jeszcze. Jedziemy, Gosia. Jak to się włącza? Przywiozłem już tutaj cenny towar. Jesteś nienormalny. Przyjechaliśmy już do Kacpra, idziemy do jego mieszkania. Muszę mu naprawić lampki, bo spadły, a on nie potrafi przykleić ich do ściany. I w ogóle będzie fajnie. Patrzcie, ile śniegu, bo jest zima. I idziemy. Jesteśmy u Kakola. On tutaj, jak widzicie, przyjął pozycję odpoczynku, leży i mówi, ale mi dobrze. Pełen relaks. Pełen chillera utopia. Naprawiłem lampeczki. O, tutaj się trochę przesunął, bo przedłużasz, ktoś pociągnął. Lampeczki wiszą, jest super. Choineczka stoi, pierwsza klasa, nie? No. Która tak. Klasa? Pierwsza. I to było na tyle. I teraz zlewak. Coś mi się nie chce ostro i złapać. Będziesz mieć w swoim zlewie wodę taką, że ci będzie filtrowało? Nie. Szkoda, to jest fajne. Jadę teraz do domu i chyba zawiozę tą umywalkę, co ja mówiłem, bo chcę ją zobaczyć, jak wygląda. Będziesz mieć zlew taki, że ci będzie od razu ciepłą wodę robić? To do łazienki zlew jest. A. No. Jestem już w windzie i uważam, że to jest najlepsze w ogóle w tej windzie jest to, że zajebiście zawsze tu wyglądam. Od góry z tym światem, jest naprawdę szturc. Jadę sobie, widzicie, pięterko niżej, czwarte, trzecie. I strasznie, nie wiem, czy dzisiaj jest taki dzień, czy coś, ale strasznie boli mnie głowa. Znaczy tak trochę boli mnie głowa, ale boli mnie brzuch. I tak uciska i nie wiem, o co chodzi, dziwne bardzo. Stwierdziłem jednak, że jestem na tyle zmęczony już i no i ta głowa i wszystko tak działa, że jednak nie chce mi się tam jechać. Tym bardziej, że wiecie, musiałem wejść po ten zlew, znieść go, jest ciężki, pojechać tam, wnieść go na górę, znieść. Znaczy już nie znosi wtedy. I przyjechać do domu i trochę mi pewnie zeszło z tym. A mam trochę pracy, no bo muszę zmontować Anetę i Żanetę najlepiej na piątek. Boże, niedzielę. Bo w niedzielę mamy tą wigilię naszą i chciałem zrobić taką nam premierę tego filmu. Plus muszę vlogmasa zmontować, muszę wam dograć vlogmasa jeszcze dzisiaj.
I co? I chcę spakować prezenty. Jeszcze jednego prezentu nie mam, ważnego. A muszę go zrobić, bo robimy jeden prezent taki, wiecie, kupiony jakiś. Jeden DIY. I w ogóle z Wigilii też będzie vlogmas z Wigilii, więc jesteście ciekawi, kogo ja wylosowałem. Kogo wylosował Kacper, Ewa, Natalka, bo oni będą z nami, i Filip, chłopak Natalki. To oglądajcie, bo na pewno nagram naszą Wigilię i w sumie myślę, że będzie bardzo fajnie. Lubię takie spotkania. A teraz jestem już blisko mojego domku i idę na górę, właśnie spakuję może prezenty albo pomontuję trochę Anetris and Janetris. Yes. Przyjechałem już do domu i stwierdziłem, że nie będę tego zlewu wam pokazywać, bo nie chcę się go otwierać, więc pokażę wam go później. Albo może, nie, później. Pewnie w jutrzejszym vlogmasie, albo po jutrzejszym. A, ale nie, bo jak widzieliście, drzewo stoi świąteczne, ale jeszcze wam go nie pokazałem, ponieważ vlogmas z ubierania drzewa zielonego. Nagrywałem go wczoraj, a jeszcze nie jest gotowy, bo nie skończyłem i choinki też nie skończyłem ubierać, ale pokażę wam, co kupiłem. Zobaczcie. Kupiłem tak. W Castoramie kupiłem rękawiczki za 5 zł. Fajnie, co? Za 5 zł, za 49. Więc jeśli chcecie rękawiczki, to jedźcie do Castoramy. Przymierzę je. No takie, powiedzmy, że może będzie ciepło. Chciałem, żeby były czarne, bo chcę tak fajnie wyglądać cały na czarno w rękawiczkach. Co dalej, moi drodzy? O, ten papier mi chodziło, patrzcie. Jest to taki, w sumie nawet nie wiem, czy widzicie, bo położyłem aparat na ziemi. Jest to taki papier zwykły, brązowy jakby, i uważam, że jest właśnie najładniejszy, taki surowy. Więc, a jeszcze sznurek muszę do tego kupić. Więc tak by się prezentował zakupy. Co kupiłem, więcej nie mogę wam pokazać, ponieważ są tam prezenty dla którejś osoby z moich przyjaciół, która na pewno obejrzy tego vlogmasa i w ogóle, więc nie pokazuję wam jeszcze tutaj, ale dowiecie się na vlogmasie wigilijnym, jeśli jesteście ciekawi, co kupię. A i w ogóle jeszcze muszę dzisiaj kupić jeden prezent, więc śmiesznie, bo jutro mam Wigilię już, ale nieważne. No i tak to wygląda, moi drodzy. Bardzo fajnie i w ogóle. I co by tu jeszcze? No nie miałem trochę czasu dzisiaj też ponagrywać, więc... Więc tak. Więc taki jest vlogmas przedłużajkowy, nie? Ale co tam. Dobra, myślę, że możemy chyba skończyć powoli, nie? Wyczekujcie na Anetę i Żanetę, bo będzie super. Tak. No dobra, to do zobaczenia jutro na vlogmasie. Bardzo prawdopodobne, że się opóźni, ale może nie. Więc cześć! Cześć, żegnam się z wami i życzę wszystkim wesołego dnia i w ogóle super życia. Zostawiajcie łapki w górę, nie, łapki w górkę, nie w dółkę, w górkę. Dobra, nara.